Za chwilę w Urzędzie Gminy odbędzie się głosowanie, przepraszam, losowanie cennych nagród w loterii pod tytułem Tu mieszkam, tu płacę podatki. Bardzo fajna loteria. Myślę, że mieszkańcy trzymają kciuki za swoją wygraną. Ci, którzy oczywiście tutaj złożyli akces. Przy mnie jest pan Mirosław Szewczyk, reprezentujący firmę Smolar. Witam pana. Dzień dobry. Rozumiemy, że będzie takie napięcie związane z tym, że jedna osoba wygrała, inna nie wygrała. Będą czasami takie podejrzenia, bo tak niestety w społeczeństwie jest. Chciałem się dowiedzieć, jak to z tym losowaniem jest. Czy każdy może takie losowanie wykonać? Co trzeba zrobić, żeby to legalnie przeprowadzić? Loteria jest taką specyficzną formą promocji, bo to promocja, która podlega pod ustawę o grach hazardowych. Żeby móc przeprowadzić tego typu aktywność, podmiot, który zdecyduje się na organizację takiej akcji, a w tym wypadku decyzja nie była po naszej stronie, tylko gminy Czernica, która nam organizację tej loterii zleciła, musi dysponować szeregiem zaświadczeń, zgód, decyzji, bo decyzja na loterię jest wydawana w trybie administracyjnym przez Izbę Celną, w tym wypadku przez Izbę Celną we Wrocławiu. Wydała nam decyzję i zgodę na organizację takiej loterii ta właśnie Izba. A żeby móc w ogóle ją przeprowadzić, podmiot musi zapewnić osobę z uprawnieniami potwierdzonymi z danym egzaminem w Ministerstwie Finansów do nadzoru nad taką loterią. Ja jestem taką osobą, która takie uprawnienia do nadzoru posiada i tylko w obecności takiej osoby można przeprowadzić losowania komisyjne. Znamy to, załóżmy, nie wiem, czy to z Wielkiej Gry, czy z innych loterii, które widzimy nieraz na antenie państwowej telewizji. Jest tam zawsze jakaś komisja i w tej komisji zawsze musi siedzieć członek z odpowiednimi kwalifikacjami. A takie certyfikaty dostaje się raz na zawsze, czy to jakieś szkolenie? Nie, jest to egzamin taki, który niestety trzeba odnawiać co 3 lata i swoją wiedzę cały czas na bieżąco, w zasadzie tak jak prawnik czy lekarz, odświeżać. Czyli uczciwość tutaj gwarantuje pan swoją osobą, tak? Tak jest, dokładnie tak jest. A proszę powiedzieć, dowiemy się, że pani Kowalska Helena wygrała, czy co się dowiemy teraz w losowaniu? Dowie się pani Helena. Dzisiaj może to tylko podejrzewać. Ze zgłoszeń, które wpłynęły do loterii, zarówno poprzez urnę, jak i poprzez stronę internetową, przygotowaliśmy bazę. Scalone zostały zgłoszenia z internetu i z urny. Przefiltrowane, ujednolicone, bo były takie osoby, które chciały mieć absolutną pewność, że do loterii przystąpią i złożyły akces zarówno poprzez kupon w urnie i zarówno przez stronę internetową. Takie z tych dwóch zgłoszeń scaliliśmy jedno. One są w formie karteczek, które tutaj są. Te karteczki będziemy wrzucać do urny i z tych karteczek losować. Na tych karteczkach znajduje się tylko imię i nazwa miejscowości, laureata i numer porządkowy zgłoszenia w bazie. A, czyli, bo tak, rozmawialiśmy tutaj z panem Kulorowo wcześniej i dowiedziałem się, że ta wygrana jest objęta tajemnicą, tak? Tak, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, wygrana w loterii stanowi tajemnicę osoby, która ją uzyskała. A jak wygląda sprawa podatku? Podatek od wygranych do określonej wartości nagrody są zwolnione z podatku, a te, które takim podatkiem są obciążone, ten podatek jest refundowany przez organizatora loterii, czyli przez nas, środkami pozyskanymi oczywiście od gminy Czernica. Czyli na tych osobach, które dzisiaj w tym losowaniu wygrają, nie spoczywają, znaczy spoczywają zobowiązania podatkowe, ale są one pokrywane przez nas. Czyli nic osoba, która dzisiaj wygra, nie będzie musiała do tych nagród doliczać. To w takim razie dziękuję za garść informacji. No i życzymy, żeby to losowanie przebiegło sprawnie. No każdemu się nie da życzyć wygranej, ale osobie, która wygra, to już z góry gratulujemy. Dokładnie tak. Gratulujemy i życzymy szczęścia w losowaniu. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni mieszkańcy, za chwilę wszystkie te kupony trafią tutaj do urny. No i przedstawiciel firmy Smolar, która na nasze zlecenie zorganizowała tą loterię gminną, będzie losował szczęśliwców, którzy otrzymają te tutaj na nagrodę. Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy składają PIT-y w pierwszym urzędzie skarbowym. Ta część trafia również do gminy Czernica. Wiele zadań będzie możliwe ich wykonanie. Przystąpiliśmy jako gmina po raz pierwszy do loterii. Myślę, że skorzystanie tutaj z doświadczenia firmy,
która robiła dla wielu miejscowości w naszym kraju, wielu dużych miast. To doświadczenie gwarantuje w pewien sposób taką, mówię, niezależność, ale również to, że będzie to przeprowadzone w sposób, jak należy, ze wszelkimi zgodami. No cóż, chyba ja będziemy jeszcze przystępować, tak. Chyba że jeszcze kilka słów. Jeszcze parę słów o tym, jak to będzie się odbywało, czyli w okresie od 1 marca do 15 maja składaliście Państwo zgłoszenia do loterii, zarówno poprzez stronę internetową do tej loterii przygotowaną, jak i wrzucaliście Państwo zgłoszenia do urny w formie papierowej. Z tych zgłoszeń utworzyliśmy bazę, scalając te zgłoszenia ze strony internetowej i ze zgłoszenia w formie papierowej. Na karteczkach do losowania znajdują się imiona i nazwy miejscowości Państwa uczestników i numer porządkowy przypisany do uczestnika w bazie. Dzisiaj będziemy losować 7 laureatów podstawowych, a w razie gdyby z jakichkolwiek powodów było coś z nimi nie tak, wylosujemy też 7 osób, które ustanowią nam listę rezerwowych laureatów, bo może się tak zdarzyć, że ktoś z Państwa nagrody odmówi przyjęcia. Nie zdarzył mi się jeszcze taki przypadek, ale na wszelki wypadek 7 osób z rezerwy też będziemy losować. Tytułem wstępu chyba tyle. Może pan Wójt razem ze mną. Pan jedną, ja drugą. Wrzucimy. Pierwszy raz to robię, więc... Dobrze, to już zamieszamy. Zgłoszeń do loterii wszystkich było ponad 600, a tych karteczek, które tutaj razem z panem Wójtem wrzucamy, jest 588. Trochę wolniej to idzie. Ale to jeszcze dobrze zamieszamy. Ja jeszcze właśnie, może rękawy, że niczego nie trzyma. I zaczynamy. Najpierw laureat nagrody głównej w tej loterii, czyli telewizor 55-calowy. Pan Jerzy z Dobrzykowic, numer zgłoszenia 130, przesłany w formie papierowej. Gratulujemy, panie Jerzy. I druga osoba, smartfon. Pani Teresa z Nadolic Wielkich, numer zgłoszenia 479, złożone przez internet. Następna osoba, kino domowe. Pan Tomasz, miejscowość Kamieniec Wrocławski, 41 zgłoszenie złożone przez internet. Teraz tablet. Pan Marek z Dobrzykowic, 421 zgłoszenie złożone przez internet. I 3 osoby na aparaty fotograficzne. Teraz prawą rękę. Pani Mariola, jedna z pierwszych uczestniczek, które przystąpiły do akcji, z miejscowości Łany. 5 zgłoszenie złożone przez internet. Drugi aparat. Tak.
Ta sama miejscowość, inna pani, pani Jolanta, Łany, 306 zgłoszenie złożone przez internet. I ostatnia osoba i aparat. I mężczyzna, pan Paweł z Chrząstawy Wielkiej, 351 zgłoszenie złożone przez internet. To są laureaci podstawowi. Jeśli wszystko z nimi będzie ok, oni zostaną laureatami naszej loterii. Na wszelki wypadek, tak jak mówiłem, tworzymy teraz listę rezerwową laureatów. 7 osób przyporządkowanych w kolejności, tak jak będę losował do tych osób, które są podstawowymi laureatami na Nagrody Głównej. Czyli w tym momencie losuję osobę, która stanowi rezerwę dla laureata Nagrody Głównej. Pani Zofia, na Dolice Wielkie, 60. zgłoszenie złożone w formie papierowej. Pani Dorota, na Dolice Wielkie, 135. zgłoszenie złożone w formie papierowej. Pan Przemysław, Łany, 305 zgłoszenie złożone przez internet. I jeszcze 400. Pan Maciej, na Dolice Wielkie, 424 zgłoszenie złożone przez internet. Pani Paulina, Dobrzykowice, 197 zgłoszenie złożone przez internet. Pani Klaudia, na Dolice Wielkie, 66 zgłoszenie złożone w formie papierowej. I ostatnia osoba. Pan Henryk, na Dolice Wielkie. 296 zgłoszenie złożone w formie internetowej. Na tym czynność samą losowania na dzisiaj kończymy. Jednocześnie informuję Państwa, że ze wszystkimi Państwem laureatami będziemy się w ciągu najbliższych 3 dni roboczych kontaktować w formie telefonicznej, w formie mailowej, listownej. W jakikolwiek sposób będziemy się starali do Państwa wszystkich dotrzeć. Poprosić Państwa o to, żebyście spełnili dodatkowe czynności związane z tym, żeby umożliwić Wam odbiór tych nagród. Serdecznie dziękujemy za udział. Ja dziękuję gminie za zlecenie przede wszystkim, ale też za samą akcję powodującą zwiększenie świadomości u Państwa o tym, że warto dzielić się środkami, na które Państwo pracujecie, z miejscem, gdzie Państwo żyjecie. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję firmie Solar za tą miłą współpracę. I co by nie powiedzieć, no jeżeli się mówi o tym, że to jest około 5%, a z tego co rozmawialiśmy, większość, w wielu miejscowościach, w którym są organizowane loterie, jest to bardzo dobry wynik, także dziękuję mieszkańcom za zaangażowanie. Również jedna osoba się przyglądała w
losowaniu, która przyszła do Urzędu Gminy, załatwić sprawę. Dała się namówić, żeby zobaczyć po raz pierwszy, jak to się odbywa. Również chciałbym podziękować oprócz firmy Smoller, również TV Lokalnej, która od samego początku starała się pilotować w sposób medialny właśnie tą naszą loterię. Uważam, że jeżeli będzie ona dobrze odebrana przez mieszkańców, myślę, że też będziemy się starać zauważyć może zwiększenie właśnie wpływów do naszego budżetu. Być może, że w przyszłym roku zorganizujemy kolejne. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również. Dziękujemy Państwu. Dziękuję.